Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. W ostatnich dniach z Ewangelii przebija nuta nostalgii. Jezus żegna się ze swoimi uczniami i dostrzega w ich sercach smutek. Przyrównuje to ich doświadczenie z porodem, który dla matki jest bolesnym doświadczeniem, o którym jednak szybko zapomina, gdyż radość z nowonarodzonego dziecka jest o wiele większa niż wcześniejszy ból. Chrystus chce w ten sposób zapewnić apostołów, że dar Ducha Świętego, który niebawem otrzymają, napełni ich serca większą radością niż smutek rozstania z Jezusem w dniu wniebowstąpienia. Nie jesteśmy sierotami, ponieważ nam również został udzielony dar Ducha Świętego. Tam, gdzie jest Duch, tam jest Jezus Chrystus. Dzięki działaniu Ducha Chrystusowego w nas możemy niejako oczami wiary widzieć Chrystusa, przeżywać Jego obecność pośród nas i jednoczyć się z Nim w Komunii Świętej. Jezus jest obecny podczas Eucharystii mocą Ducha Świętego. On jest obecny mocą tego samego Ducha w sercach wierzących. Czy jestem wdzięczny Bogu za udzielenie mi daru Ducha Świętego? Czy buduję z Nim relacje i posłusznie poddaje się Jego natchnieniu? Znakiem obecności działania Ducha Świętego jest radość. Brak radości wewnętrznej jest pierwszym znakiem braku poddania się Duchowi Bożemu. Przyzywajmy i zapraszajmy Ducha Chrystusowego do naszych serc i poddawajmy się Jego natchnieniu, aby nasza radość była pełna.